Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami. Tyle, ile emocji nas to wszystko kosztowało. Kochani, mamy to, co chcieliśmy mieć. Piękną pogodę w tym plenerze. Jak zobaczyłem Angelikę, jak szła z Wojtkiem, to naprawdę coś, co będę pamiętał do końca życia. Jak coś, to powtórzymy wesele i zdajemy sobie sprawę z tego. Panci? Tak. Ile mamy dubli? Robimy coś? Prób? Zaczynasz? Mówimy koka zrobimy. Kok to kok, tylko gdzie jest fryzjer? Ale jak to wyglądasz? Kurwa, ciotka. To jest moja córka, więc dla mnie najpiękniejsza, najwspanialsza, najukochańsza. No gdzie jest Andzia, no co? Duża, mała, śmieszna, znajmy od 5 roku życia. W momencie, kiedy ją urodziłam, pamiętam jeszcze w szpitalu, jak spojrzałam na nią, mówię, Boże, jest najładniejsza ze wszystkich dzieci. Po prostu była dla mnie zawsze takim wspaniałym dzieckiem. Chociaż muszę przyznać, że była też mega uparta. Od samego początku wiedziała, czego chce, co jest trudne do ogarnięcia przez rodzica, ale no jakoś sobie poradziłam. Uspokójcie mnie, bo się trochę stresuję. Tak. Czy stres jest, powinien być, czy nie powinien znaczy, być? Znaczy, będzie stres, jak jest, uważasz, już wiesz. Żonę? No. Jeszcze nie żonę. Marsza. Powiedziałeś patrzę. No. No, to jest wrażliwie. Kocham cię. Panie Jasiu, a miał pan takiego fajnego świadka na ślubie? Nie. Jakubka? Trzecia osoba popłakała się dzisiaj. Jak weszliśmy na salę, jak pokazywałem Michaelowi, Adrianowi salę, a Michael się popłakał, on się popłakał, ja zobaczyłem, to ja się popłakałem. Dziadek największy wrażliwiec w naszej rodzinie, naprawdę. 50 lat z babcią. Podobno jestem podobny do niego, jeśli chodzi o emocje, więc bardzo się cieszę z takiego przykładu. Zamówiliśmy jedzenie, ogarniamy się, zjemy. No, ciary mam. Widzisz, to jest taka ekipa, nie? Że są ciary, są łzy. Zobaczysz dzisiaj, to będzie niesamowite. Ja z Luką znam się 12 lat, tyle mamy wspomnień, tyle przeżyliśmy, tak się huśtamy przez to życie i powiem, że ta huśtawka wcale nie rdzewieje, przed nami piękne chwile. Świetne. Genialny, to świetny chłopak. Luka też jest wrażliwym człowiekiem, dobrym wnukiem, ciągle pamięta o nas. Pięknie wygląda. A jesteś czarna. Naprawdę, ja będę płakać. Wszyscy w gotowości, kaczorek, til, suar, siatkowa, czerwik, pieczonka. I dzisiaj wyrosła, widzę, na wspaniałą kobietę, która wie, czego chce, która jest po prostu pewna siebie, która dąży do swoich celów, realizuje wszystko po prostu po kolei. Wesoła, zabawowa. Twórcza. Błyskotliwa. Niesamowita przyjaciółka. Opiekuńcza. To jest bardzo dobry człowiek. Dzieli się ze wszystkim, co może. Wrażliwa. Idealna mama Charlie. Idziemy wszyscy podszperać, co tam się dzieje, czy już sala gotowa, jak wygląda. Muzyka już gra, słyszycie? Dam, da, da. A ja z kieliszki wziąłem. Da, 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 da. Ciotka. Ty tam siedzimy? Nie mogę, nie znam.
będziesz ryczyć cały czas, to i ja będę ryczyć. Jak były zaręczyny moje i ja dostałam pierścionek i żona ta nie wiedziała, że Luka się będzie oświadczał, a była przy tym, to tylko słyszałam takie... Tak, ja wszystko się wydaje, tak ci było do sportu, będziesz płakała, ja no raczej. Chill, też to czujecie? Będzie tyle osób. Jak ja mam ją poprowadzić? Ja Andzię znam od 7 roku życia. Jej 7 roku życia. Była cudownym dzieciakiem, teraz jest wspaniałą kobietą. Ciepłą, kochaną, znającą swoje miejsce na ziemi. Ale masz ładną suknię ślubną. Ja nie wiedziałem, że taka piękna. No świetnie w niej wyglądasz. No co ty mówisz? Nie, ale ta suknia ślubna jest genialna, powiem ci, rewelacyjna. O tej mówisz? No oczywiście, że ona, a ja o której mam mówić? Zobacz! No pięknie, no tamta to nie, no tak. No, no, let's go. No hesitating. Jak tam samochodzie? Jest. Szelki, szelki, ja mam szelki. Tak, tak? Mhm. Babcia będzie dumna, jak nas zobaczy z dziadkiem. Dobra, super. Zamieś muszkę na szyi, prawa. O Luce mogę powiedzieć właśnie podobne rzeczy. To jest to, że oni są do siebie bardzo podobni. Interesuje się nami, cieszymy tak, się. Nasz najstarszy, kochany wnuczek. Wojtek, umiesz wiązać muchy takie wolno stojące? Nie umiesz? Powiem szczerze, jestem pełen podziwu dla niego. Jest to świetny młody człowiek. Z dużą, ogromną energią i perspektywą do działania. Za perfekcyjne zawiązanie muszki. To jest ostatni szalwan jako panienicz. Trzy, dwa. A gdzie jest dla ciebie? Nie ma, taką. A Kasia nie umie zawiązać muszki, to znajdź kogoś, kto umie, jak masz. Nie rodzinka, synuś z mamusią. Musimy być za 15 minut maksymalnie. Dobrze. Na miejscu. Ja jestem zrobione, jestem gotowy. Czerwony alarm. I jak nikt potrafi zjednoczyć ekipę w trudniejszych chwilach, to ja już od rana się stresowałem, Michael również nie mógł spać, a Luka nasz uspokajał tutaj, kalma, kalma, panowie. Potrafią wyciągać to, co najlepsze z życia, potrafią się cieszyć, bawić się w tym życiu i potrafią też tworzyć wspaniałe relacje, co też ich widzowie pewnie zawsze doceniają. Stąd też taka oglądalność ich kanałów, więc no, obydwoje są niesamowici. Thank you.
mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Idę stąd, stamtąd wychodzisz. Stoję tu, jest za pięć. Jest za pięć, ja mówię, już Luka, czas. Już czas. Tak, i wtedy jakbym chciała, żebyście uformowali ładny orszak, typu ty i tak jakby za tobą druhny i drużbowie. Ja idę sam, tak? Tak. Stoję tam, czekam, sobie przyjdzie. Tak, dokładnie tak. Pojdzie, będzie zrobi tak? Ty ją zabierz. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Wiem, że nie będzie wypada i tak czuję się, jakby to było. Cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Kochani, mamy to, co chcieliśmy mieć. Piękną pogodę w tym plenerze. Jak tak patrzę na was, widzę, że jesteście za sobą. Bardzo się wspieracie, bardzo się uzupełniacie. Drodzy Angeliko i Łukaszu, decydując się na sakramentalne małżeństwo, właśnie zaczynacie to budowanie na skalę, na mocnym, trwałym fundamencie, budowanie swojego życia, swojego małżeństwa, swojej rodziny. Ta miłość, która was zakiełkowała, myślę, że już te 8 lat temu poczuliście coś wyjątkowego, czego nie czuliście do nikogo innego wcześniej i że podjęliście taką, a nie inną decyzję. Nim usłyszymy przysięgę, kochani, ja już wam gratuluję tej decyzji. Kochani, cóż, zapraszam was tutaj już na przysięgę, tak? Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Łukasz. Biorę ciebie, Angeliko, za żonę. I ślubuję ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. Wszyscy święci. Amen.
Ja Angelika. Ja Angelika. Biorę Ciebie, Łukaszu, za męża. Biorę Ciebie, Łukaszu, za męża. Ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość. Uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy jedyny. W Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najtrudniejsze zawany. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Pierwszy Łukasz. Nie swoją, nie dobrze. Żono. Żono. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i wierności. W Ojca. W imię Ojca. Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Pięknie, dobrze. Pięknie. Proszę bardzo. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. I stało się, kochani. Możecie się ucałować pięknie, a my wyrażamy nasz entuzjazm. Wiem, że macie wpływ na młodych ludzi. Liczą się z Wami, chętnie Was słuchają, oglądają. Może i wzorują się i bardzo bym sobie tego życzył. Z całego serca, szczerze, aby też wzięli z Was przykład pod tym względem, że układacie sobie życie ze sobą jako dwoje oddanych sobie, ale też właśnie z Bogiem, zawieracie przymierze całego życia i chcecie z Nim iść przez życie. Ksiądz powiedział do mnie na ucho, no ja też jestem taka Beksa, nie? Niesamowite, niesamowite, piękne i bardzo intensywne. Nigdy nie wróci ten moment. Stawiam Wam, kochani, Angelikę Trochanowicz. I się nauczyła całować publicznie. Oh my god! Ale było. Już można Was całować? I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. Enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Co tam się dzieje? Cieniu! Najlepszego! Łukasz, wszystkiego tutaj jest lepszego, no weź zrobić. Spełniali się twoje mysze, żebyś już się śpiewać. Kochani, wiecie, że Was kocham, uwielbiam Was, jesteście moją najkochańszą parą i chciałabym kiedyś mieć taki związek, naprawdę. Zasługujesz na pewno. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Uroczystość wspaniała. Gratulacje. Wyglądasz, Boże. Jak ty piękna i doszła. Najlepszego wszystkiego zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie gadajcie mi takich rzeczy. Wyglądajcie przed tylko i żół. Radość na Was patrzy. Ja też przebrałem, ale ja rolę trzymam. Szczęścia, miłość, kochana.
Zdrówka. Jesteście cudowni. Luka, Andziak, życzymy wam szczęścia i miłości. Potomstwa, gromadki dzieci, bo czarni bo robicie to pokazujecie. Dobrze. Ja mam tylko jedną córkę i bardzo bym chciała, żebym miała więcej wnucząt. Więc... Żeby zachowali tą prawdę w sobie, którą mają, tą wrażliwość, która tworzy to uczucie wspaniałe. Następnych kilkudziesięciu lat twórczości artystycznej. Szanowni Państwo, razem z nami są Andzia i Luka. 14 lipca, stało się! Na cześć Pary Mody, hip hip! Hip hip! Hip hip! Cudownie! Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami. Tyle, ile emocji nas to wszystko kosztowało. Jak zobaczyłem Angelikę, jak szła z Wojtkiem, to naprawdę coś, co będę pamiętał do końca życia. Dziękuję ci, żono, że jesteś przy mnie. Że jesteś przy mnie. No i co, bawmy się bardzo dobrze, bardzo długo. Kocham cię i mocno, kocham cię. Pokój się domaga. Każdy z gości, który identyfikuje się z Andzią, niech stanie za Andzią. Ci, którzy identyfikują się z Łukaszem, niech staną za Łukaszem. Teraz chcę, aby Andzia pozdrowiła swoją drużynę. Andzia! 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 Luka! 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 Rzecz niezwykłą. Ej, zrobimy to jak winę, ty odczy ten chęt. Będziemy wiązać swoją krew. Czy jesteście gotowi na cześć naszej pary łowej? Zróbcie wielki hałas! I teraz możecie pokazywać na swoją ofiarę, której już za chwilę podejdziecie. Powoli krokiem do przodu ruszamy i mieszamy krew, mieszamy krew. Let's do it, do it, do it. Okej, okej. Hej, ho. Smoking elegancki, elegancko. Luka brodę zapuścił, ja go w takiej brodzie nie widziałem i wyglądał tak męsko, fajnie, dobrze. Ta fryzura, broda przycięta, po prostu taki męski facet w typie Włocha. Również elegancko, uśmiechnięty z humorem, uśmiechnięty cały czas. No wyglądali dzisiaj perfekcyjnie i Luka... Pasowali do siebie idealnie, jak puzzle, które do siebie pasują. Zajebiste. No jest oszałamiające. Naprawdę, tego się nie da opisać. Wiedziałam, że makijaż jest taki, fryzura. Widziałam go jakby po kolei, ale nigdy nie widziałam tego w całości. I w całości to był no, dla mnie taki spektakularny widok. Tyle tych przybiarek, tyle chodzi, tyle biega, ale warto było. Białą sukienkę ma, no. Była sukienka, trochę friendly. To były falbany. No dech w piersi zapiera po prostu, jak z bajki Disneya. Po prostu szczęśliwa kobieta jest piękna. Co tu dużo mówić. Zaśpiewajcie razem z nami! Andzia! Andzia! O Andzia! Andzia! O Luka!
pakiecie, dobry wieczór. Wszystkie ręce w górę. Chodźcie bliżej. Bliżej, bliżej, jeszcze bliżej, 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 jeszcze. Wszystkie ręce w górę, cała sala się buja. Ryła, tamy, ryła, łapę. To me, it was with me. Co jak co, ale kto prowadził Andzie do ołtarza? No to jest w ogóle... Padre. No. Najpiękniejszym w ogóle momentem całej ceremonii był Luka patrząc na Angelikę. I on płakał, tak. I wszyscy płakali. Wszyscy ja się pilnuję teraz, żeby się nie wzruszyć normalnie. To raz. Gdyby nie ja, to by nie było ceremonii. A oczywiście. Nie no, bez ciebie by nie było. Nic to dać nic ująć. Wiem, że nie chcesz się dłużej bać. Tańczysz do nadłogi, trudno znać. Jestem wolny, już mi polał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewa się. Jestem wolny, już mi polał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewa się wśród gwiazd. Naprawdę radość mnie rozpiera, że Andzia jest w tak fantastycznym momencie życiowym i ma tak fantastycznego partnera życiowego i że sama stała się tak, tak fantastyczną postacią. Bye.
Dziękuję Ci, że jesteś przy mnie. Kocham Cię i mocno. Kocham Cię. A teraz Pan Młody może pocałować Pana.